się, z tej strony Julek, lecie sobie pogramy w gierkę Minecraft. Jest to drugi odcinek na moim kanale. Dzisiaj sobie nie będzie, znaczy się, dzisiaj chciałbym wam pokazać mój dom. Będzie to krótki odcinek, może i nudny, ale myślę, że naprawdę dom będzie super. Nawet moje narzędzie się zepsuły, więc no. Ale nieważne, dzisiaj wam pokażę dom. Naprawdę tak super dom, taki super dom, że masakra. Ogólnie robiłem dom 2 godziny, więc naprawdę myślę, że dom będzie bardzo ładny. Kto wie, jaki ja mam dom i jak go rozpocząłem, to wie, że robiłem to ogólnie na live. No i dzisiaj wam pokażę mój dom. Naprawdę, mój dom dzisiaj wam pokażę. O nie, zbyt wiele już wam pokazałem. Już widzieliście tam mały skrawek mojego domu. I to jest niedobrze, niedobrze. Co wy tu robicie? Spieprzać! Herobrine'owe gówno. Nie wiem dlaczego lawa się z nich wylewa, ale nie będę tego komentować. Nieważne, ja od razu idę. Muszę wykopać sobie węgiel, bo naprawdę mam mało węgla. Skoro jest tutaj, no to przy okazji wezmę sobie. I weźmiemy sobie, no bo jednak potrzebuję węgla dużo do mojego domu. Bo już cały korzystałem prawie węgiel i przy okazji, a skoro już tutaj jestem, to fajnie by było sobie wziąć węgiel i wykopać. No bo co za problem. Będziemy mieli więcej węgla. To będzie lepiej. Dobra, ja idę do mojego domu. Zaraz będziemy w nim i pokażę wam, jak mój dom wygląda. Wypiszcie w komentarzach, co bym mógł zmienić, albo co bym mógł dodać do mojego domu i w ogóle piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym co byście chcieli w następnym, albo nie, 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 nie. I tak, dobra, już mówię. Oto jest mój dom. Tutaj jest mój domek. Pewnie się zastanawiacie. Wow, Julek! Pewnie zastanawiacie się. Wow, Julek, ile ty to robiłeś? To jest tak ładne. Już mówiłem w sumie wcześniej, ile robiłem, ale powiem jeszcze raz. Robiłem to 2 godziny, więc naprawdę ciężko było, ale mam. Ale było warto, bo naprawdę. Patrz jaki efekt, w ogóle zobaczycie zaraz. Tutaj jest nieskończone źródełko. Tutaj taki banner od zombiaków, bo to był na live, to wie, że walczyłem w dungeonie z zombiakami. Nie wyszło, bo zginąłem, za wiele ich było. Tutaj jest kopalnia, to jest wejście do kopalni. Tutaj mamy magazyn. Te piętro to jest bardziej magazyn niż taka sypialnia, tak można by powiedzieć. Tutaj mamy taki dywan. Naprawdę ciężko było znaleźć owce. Ale jakoś się udało i ale było ciężko, więc no. Tutaj też mamy dywany. I tak, idziemy tutaj. I pewnie się teraz Julek zastanawia się. Julek, skąd ty masz Cyan? Color Cyan. Otóż wziąłem to akurat z Game Moda, bo naprawdę chciałem, żeby dom wyglądał lepiej. Może i. No, to jest trochę oszukiwanie, ale wybaczcie, ale po prostu już chciałem mieć fajny domek. Tutaj mamy dywan czarny. Tutaj mamy piecyki. Mi się wydaje, że po 3 do każdego. Bo w sumie to by było najrozsądniejsze. Co bym zrobił? I w sumie tak. To jest najrozsądniejsze. Bo wszystko. W sumie nie, ale no.
Prawie wszystko jest. I tak, ogólnie naprawdę dom bardzo długo robiłem. Tutaj w ogóle są takie lampy. Julek, zastanawiacie się, dlaczego, po co są w ogóle dałem te brzydkie pochodnie? Jest tak ładnie i po co dałaś jeszcze te pochodnie? No więc mówię, ogólnie jak robiłem dom, to nie spodziewałem się, że potwory będą się nim spawnować. Było ciemno i tak, rozumiałem to, że one się spawnowały. Jednakże później, jak już nie było, gdy już były te lampy, to w ogóle się spawnowały, te potwory nadal. No więc się dziwię. I później dodałem pochodnie, no i to zadziałało. No i muszę niestety mieć pochodnie, ale no po prostu. No nie denerwujcie się na mnie, to nie moja wina, tylko po prostu tego, że potwory się spawnują i to nawet dla mnie, dla bezpieczeństwa zrobiłem to, a nie dla wyglądu, ten dom. I w ogóle też jedna rzecz jest taka, którą muszę wam powiedzieć, jest dość śmieszna, że w ogóle podczas robienia domu, a dokładnie gdy już skończyłem dom, chciałbym powiedzieć, Creeper się zespawnował w tym rogu. Ja chciałem uciec, ale nie zdążyłem. Creeper wybuchł i musiałem wszystko od nowa robić. I to naprawdę dużo roboty było przy tym. Się niewiele wybuchło, ale były tam jakieś szczątki tego domu. Po czym później długo to zajęło, żeby to naprawić z powrotem. Ale zrobiłem to. I no, długo naprawdę to zajęło. Mam nadzieję, że. No, chciałem w ogóle na początku zrobić tak, że wezmę sobie. Na początku chciałem zrobić tak, że wezmę i zrobię taki odcinek, gdzie wam pokażę, jak robię ten dom i w ogóle. Ale znów te montowanie długo to by było trwa długo to trwałoby te montowanie, no i wiecie. No i tutaj mamy bronię, wiadomo, nie mam wiele. Tutaj mam jakieś zbroje, chociaż i tak nie mam ich. Tutaj mamy surowce, żelaza nie mam. Tutaj mamy cobblestone i drewno, z tego co wiem. Tak. Tutaj mamy kopalnię, tutaj mamy jedzenie, no dużo, ale nie rewelacja. No i w ogóle wezmę sobie do broni dam tego zapalniczkę, bo to jest rzecz, którą noszę to i w ogóle, ale to jest niepotrzebne. No i też skoro dzisiaj już jesteśmy, ja się wyśpię, bo naprawdę potwory mi przeszkadzają i mnie denerwują, więc bym powiedział. I później pozbieram sobie ogólnie trzcinę cukrową, bo potrzebuję tą trzcinę. Dzisiaj nie potrzebuję, ale no wiecie. Ale jest ważna, więc no. Zrobiliśmy 10 pszenicy, czy tam. Nie wiem, kurde, mówiłem coś, że trzcina cukrowa. No i to tyle z mojej strony. Ja wam bardzo dziękuję. To będzie taki krótki film. Wy tam piszcie w komentarzach, co chcecie, abym dodał do domu, do tego domu, bo nie mam zbyt wiele pomysłów na zrobienie tutaj parteru, pierwszego piętra i drugie piętro też będzie, ale na razie jeszcze nie planuję tego, bo jednak to by trochę, bo to trochę długo zajęło mi robienie tego pierwszego piętra. Dzisiaj już mi się nie chce po prostu robić tego drugiego. W następnym odcineczku obiecuję wam, że pójdziemy na dungeona z mobami i tam będziemy walczyć. Oczywiście się przygotuję, wezmę dużo naprawdę tej zbroi, zrobię sobie zbroję żelazną.
Okej. Ja nie wiem w ogóle skąd się wziął ten creeper. Jeszcze co, mam prośbę taką do was. Weźcie, zaglądnijcie film i pokażcie mi. Zobaczcie, czy jest w ogóle creeper, bo jakoś ja nie zauważyłem creepera. I ja takie, w ogóle, jak to? Tego nie było, tego creepera. Nie wiem, nigdy. Ale dobra. Tutaj mamy. No naprawdę fajnie to wygląda. Najpierw tutaj taki dom. Wejście nie jest najlepsze. Tutaj nagle idziemy i później taki. Mi się najbardziej podoba ten pokój, bo tam jest najwięcej rzeczy. Tutaj jest magazyn, tutaj takie przejście do następnego piętra. A tamto piętro jest najlepsze. Mi się podoba najbardziej. Ale to nieważne. Ja już kończę. Wy piszcie w komentarzach, co by się chcieli, abym dodał do mojego domu, do mojego domu. I powiedzcie, ile oceniacie od 1 do 10, jak oceniacie mój dom. Albo powiedzcie po prostu, że fajny dom, ładny bardzo, albo coś. Ja będę szczęśliwy, jeśli ktoś tak napisze. No będę zadowolony po prostu, że komuś się podoba mój, wieżę, mój dom. Ej, dobra. Ej! To X-em się to bierze. Ja nie wiedziałem, ale patrzę. To fajnie. Ale nieważne. Kolejny odcinek, 5 łapek górę. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba dom i co byśmy mogli dodać do domu. I po drugie, idziemy w naszym odcineczku do dungeonu. No i cześć.